go off when I enter the building. Witam was wszystkich zgromadzonych. A ja pierniczę. Jak zobaczyłem na głównej stronie Pandory, że są nasze postacie w rankingu do tego, sama świadomość, że one istnieją, też się podjarałem. No kurde, jakbym chciał wejść na mojego Helixa. Admin specjalnie nas szczuje. Weź najlepiej już teraz odpal, to sobie wejdę. Bo znam nawet pasy. Mieć świadomość, że one są i czekają na własnych właścicieli. Wierny właściciel wraca do swojej postaci. Niewierny niech się wypcha, bo widać, że nic dla niego nie znaczyła swoja postać, którą się tak rozwijałeś, no i że czeka tam na nas. Jezu, ile ja bym dał, żeby wejść na swoją postać. Aż łezka się wokół kręci, że czeka nasza postać, którą graliśmy tyle lat pięknych, wzruszających, pełen wspomnień, tą naszą postacią, i chce do swojego właściciela i jest to wyciągnięcie ręki. No ale też coś, kurde, nie może, no, do nas trafić. Nie wiadomo, jak to będzie. Ale nie wszyscy to rozumieją, że stracić coś, co żyliśmy z tym wiele lat. Nasza postać i już wszystko jasne. To jest piękne, ale ludzie są głupi i chcą te piękno zniszczyć. Te nasze postacie proszą się, żebyśmy na nie weszli, a wy chcecie usunąć je wraz z naszymi wspomnieniami. To jest wasz najgorszy błąd. Skoro ma powrócić Pandora, to wraz z naszymi postaciami, co przeżyliśmy naszą długą przygodę z naszymi kontami. Mielibyśmy to zatracić, od naszych kont się zaczęło. Pamiętajcie, od tego zaczęła się nasza przygoda na Pandorze. I niemiło by było, jakby każdy z nas chciał się pozbyć o tak i przekreślić naszą grę. Tymi postaciami. Może kiedyś zrozumiecie, jak podrośniecie. Kto zrozumie mój przekaz, to się ucieszę i będzie miło mi na duszy. Dlatego zastanówcie się dobrze, jeżeli chcecie od nowa wszystko, to już nie będzie to samo co kiedyś. Już nie będziemy kontynuować naszą przygodę z wieloma latami grania na tych postaciach. Chcecie dalej kontynuować te 4-5 lat gry? Czy może chcecie przerwać i grać też od zera, od pierwszego dnia, nie licząc tamtych wspaniałych lat, bo to już nie będą się w pewnym sensie liczyć. Chcecie wszystko wyzerować? To wiąże się też z tym, że wyzerujecie swój stracony czas. Co dzieliliśmy ten cenny czas wraz z naszymi postaciami kochanymi. Ale inni chcą to zaprzepaścić i mają wyrąbane postacie, co już na nich gotowe, wierne czekają na własnych właścicieli. Ale są tacy, że ich nie obchodzą. Ja swojej postaci nigdy nie porzucam, jak już to trwam z nią do samego końca. Powinniście się uczyć ode mnie, bo wam tego brakuje. Tyle z mojej subiektywnej wypowiedzi. Mam nadzieję, że do niektórych dotrze to, co powiedziałem.
Możecie mnie subskrybować do dalszej twórczości, bo to mnie motywuje jeszcze bardziej i dostaję wtedy jeszcze większego kopa. To trzymajcie się. Na razie. Pozderki.